Siostry, to tak dotarliśmy do ostatniego dnia tego roku. W zasadzie powinien być temat taki okolicznościowy, ale ja mam zawsze problemy z tematami okolicznościowymi. W związku z tym nie bardzo przygotowałem temat okolicznościowy. Ale wydaje mi się, że jest to temat, który sięga naszego chrześcijańskiego życia. Jest to coś, o czym myślałem przez ostatnie tygodnie, czym chciałem się z wami dzisiaj właśnie podzielić. Może nie będzie jakoś specjalnie optymistyczny, ale przynajmniej sam koniec mnie zauroczył. Nie wiem, czy uda mi się przekazać wam to zauroczenie, ale koniec bardzo mi się spodobał. Tych myśli. Natomiast temat brzmi myślenie w sercu i oparłem go o Księgę Przypowieści, 23 rozdział, werset 7. Jak człowiek myśli w sercu swoim, takim jest. W zasadzie we wszystkich naszych przekładach Biblii na język polski ten fragment brzmi inaczej. Natomiast to jest przekład z KJV, z Biblii Króla Jakuba, angielskiej Biblii. Tak tam jest oddane i bardzo mi się to spodobało. Jak człowiek myśli w sercu swoim, takim jest. Na tym oparłem to dzisiejsze kazanie. Będzie krótsze niż zazwyczaj. Przynajmniej z moich notatek tak to wynika, że będzie krótsze. No więc może zacznę. Myślenie w swoim sercu i myślenie w umyśle. Myślenie w umyśle jest rzeczą oczywistą. Każdemu z nas, jak powiemy, że ktoś myśli, no to kojarzy się z tym, że jakiś tam człowiek myśli w swoim myśle. Natomiast jeśli chodzi o myślenie w sercu, to jest to dosyć ciekawe. Zazwyczaj jak myślimy o sercu, to kojarzy nam się to z jakimiś uczuciami, emocjami, ale niekoniecznie z myśleniem w sercu. Tymczasem, tak jak zacytowałem z tego fragmentu, wynika, że Biblia mówi o tym, o czymś takim jak myślenie w swoim sercu. Nie tylko w tym wersecie, jest to również to sformułowanie ujęte w innych miejscach Pisma. Nie będę ich w tej chwili cytował, ale jeżeli ktoś chce sprawdzić, to może to w domu zrobić, nie ma żadnego problemu. Natomiast czym się różnią te dwa myślenia? Myślenie w umyśle i myślenie w sercu i dlaczego jest to takie ważne? Wydaje mi się, że ważne jest. Myślenie w umyśle. Różne myśli przenikają do naszego umysłu, podczas naszego życia. Część z tych myśli jest myślami bożymi, część z tych myśli jest myślami niebożymi, myślami nieczystymi. Nie zawsze jesteśmy odpowiedzialni za to, co tam sobie pomyślimy. Czasami zdarza się tak, że przebywamy w dobrym towarzystwie i jesteśmy jak gąbka, która wsiąka różnego rodzaju dobre rzeczy. Ale czasami jest tak, że jesteśmy w złym towarzystwie, no i niestety, jak gąbka, za cicho? Czasami jak gąbka też nasiąkamy jakimiś złymi myślami. Nie wiem, jak jest u was, ale ja akurat pracuję w pracy, w której ludzie nie przeklinają, ale często się zdarza tak, że jeżeli ktoś nawet jeden, dwa razy przeklnie, to gdzieś mi tam siedzi to w głowie i ciężko mi się jest od tego uwolnić, musi minąć jakiś czas, żeby o tym zapomnieć. Jesteśmy troszeczkę jak ta gąbka, nasz umysł jest jak gąbka, która nasiąka czasami też jakimiś złymi rzeczami. Z tymi nieczystymi myślami złymi walczymy w swoim myśle i nie pozwalamy im często, najczęściej tak jest, nie pozwalamy im przeniknąć gdzieś tam dalej do naszej głębi. List do Galacjan, 5 rozdział, werset 17 w Biblii Tysiąclecia, ładniej to oddaje niż Biblia Warszawska, mi się wydaje, mówi tak. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch. Ciało dąży do czego innego niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czynicie tego, co chcecie. Ten duch, o którym tutaj apostoł Paweł wspomniał, to jest nowy człowiek, natomiast oczywiście ciało to jest nasz stary człowiek. Często bywa tak, że coś tam źle uczynimy, najczęściej wtedy przepraszamy, pokutujemy, Bóg nam wybacza.
Ale problem pojawia się wtedy, kiedy pojawiają się jakieś myśli złe i nie od razu ich odrzucamy. Mówiłem na poprzednim moim wykładzie o tym prawie 5 sekund, że najczęściej jest tak, że jeżeli pojawia się w naszym myśle jakaś grzeszna myśl, grzeszna ciągotka do czegoś i w przeciągu 5 sekund tego nie odrzucimy, to często jest tak, że zaczynamy tą myślą się w jakiś tam sposób bawić. A jeżeli zaczynamy się bawić, to może ona przeniknąć gdzieś głębiej. Niekoniecznie do naszego serca, do naszego umysłu, ale zagnieżdża się gdzieś głębiej właśnie w naszym sercu. I wtedy mamy taką sytuację, że te złe pragnienia zaczynają w nas ożywać. Nie tylko jest tak, jak tutaj apostoł Paweł napisał, że nasze ciało pożąda ku złemu, ale nasz duch pożąda ku dobremu, tylko nasz duch zaczyna pożądać rzeczy złych. Wtedy rzeczywiście jest problem, bo mamy do czynienia ze złym myśleniem, nie w naszym umyśle, ale w naszym sercu. Jest taka bardzo piękna ilustracja ze Starego Testamentu, która bardzo dobrze ten fakt obrazuje. I ta ilustracja dotyczy choroby trądu. Jeżeli kogoś to interesuje, nie będziemy czytać teraz całości tego, natomiast 13 i 14 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej mówią o chorobie trądu i w jaki sposób postępować z tą chorobą. Ciekawe jest to, że jest tam wymienione 6 rodzajów trądu. 4 dotyczą ciała, 1 dotyczy szaty, 1 dotyczy domu. Spośród tych 4 rodzajów trądu, które dotyczą ciała, 3 dotyczą ciała jako ciała, natomiast 1 dotyczy głowy. Jeszcze troszeczkę też będę o tym mówił. Natomiast jest to ciekawe, że jest to 6 rodzajów. Jeśli chodzi o trąd na ciele, to te rodzaje 4, o których powiedziałem, to jest obrzęk, wrzód, oparzelizna i liszaj. Ten liszaj właśnie pojawiał się na głowie. Oczywiście Bóg te przepisy, które są w Starym Testamencie, zawarł po to, żeby ludzie byli zdrowi, ale wierzę też, że miał jakąś głębszą też przyczynę, że nie opisał tego wszystkiego w tych 2 rozdziałach tylko po to, żeby ludzie, naród Izraela miał dobre przepisy, jak zachować zdrowie, ale wierzę też w to, że jest tam nauka dla nas, że to wszystko, co tam napisane, należy też rozpatrywać duchowo, zgodnie z tym, co apostoł Paweł napisał, że zakon Starego Testamentu jest cieniem rzeczy przyszłych, cieniem rzeczy większych. Ciekawe było to w tym trądzie, że nie każda plama, bo tam były różnego rodzaju ciała, różnego rodzaju plamy bądź wykwity na ciele. Ciekawe było to, że nie każda plama, nie każdy wykwit był uznawany za trąd. Były 2 takie cechy, po których można było poznać, czy coś, co pojawia się na skórze, na ciele człowieka, jest trądem, czy też trądem nie jest. 3 Księga Mojżeszowa, 13 rozdział i 3 wiersz mówi, a gdy kapłan obejrzy to chore miejsce na skórze, a więc pojawiła się jakaś plamka, człowiek szedł do kapłana i kapłan patrzył, czy jest to trąd, czy nie. A gdy kapłan obejrzy to chore miejsce na skórze ciała i zauważy, że włosy na tym chorym miejscu zbielały i to chore miejsce wygląda jak wgłębienie na skórze ciała, to jest to plaga trądu. Gdy kapłan to stwierdzi, uzna go za nieczystego. Pierwsza rzecz, jaka się pojawiła, po której można było poznać, że coś jest plagą trądu, to był biały włos. Pamiętacie, jak było z Samsonem? Kiedy Samson, albo co się stało Samsonowi, kiedy obcięto mu włosy? Stracił siłę i stracił moc. I sądzę, że to też nie jest ten przypadek, że Bóg powiedział, że trąd, a więc rozwój grzechu, rozwój nieczystości w człowieku, która się sięga głębiej niż tylko powierzchownie, poznać po białym włosie. Włos to jest moc, którą człowiek traci. A kiedy włos staje się biały? Na starość. Kiedy człowiek jest stary, wtedy włos staje się biały. Ciekawe jest to, że w Biblii jest napisane, że co prawda nasz stary człowiek starzeje się, niestety starzejemy się, natomiast ten nowy
się odnawia z każdym dniem. I taka jest normalna procedura w życiu chrześcijańskim i jak gdyby normalny rozwój w życiu chrześcijańskim. Starzejemy się, ok, ale ten nowy człowiek powinien się cały czas odnawiać. Problem pojawia się wtedy, kiedy ten nowy człowiek zamiast się odnawiać, to tak naprawdę się starzeje. Zaczyna być tak stary, jak stary człowiek. To jest ten symboliczny biały włos. Po czym to poznać? Biały włos, tak jak mówiłem, włos oznacza moc. Moc, którą człowiek traci. Apostoł Paweł w swoim liście do Tymoteusza w 3 rozdziale i w 5 wierszu napisał o pewnych ludziach w Kościele. To jest też bardzo ważne, bo wiele osób czyta ten fragment i wydaje im się, że to chodzi o ludzi ze świata. Natomiast cały ten fragment dotyczy ludzi z Kościoła. Paweł pisze, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Pobożność ma w sobie pewnego rodzaju moc, która powoduje to, że nowy człowiek powinien się rozwijać. W momencie, kiedy tego nie czyni, oznacza, że się starzeje, a w skrajnych przypadkach wręcz umiera. Ten brak mocy nie tyle nawet może dotyczy jakichś tam płomiennych kazań, uzdrowień i tak dalej. Raczej dotyczy tego, że w życiu danego człowieka po prostu nie widać tego nowego człowieka. Że patrzymy się na kogoś, albo patrzymy się nawet na samych siebie, może tak lepiej, bo lepiej jest obserwować samego siebie niż kogoś. Patrzymy się na samego siebie i spoglądamy wstecz 15-20 lat i tak naprawdę widzimy, że rozwój nasz jest żaden, albo nawet może być gorszy przypadek, że jeżeli gdzieś tam się jeszcze cofamy, no to wtedy jest oznaka, że nie ma w nas mocy w tym nowym człowieku, ten nas, nowy człowiek się nie rozwija. Tak więc biały włos to starość, to dominacja starego człowieka nad nowym człowiekiem. A ktoś zauważył, jaka była druga rzecz, która była cechą charakterystyczną, że jakaś plama była trądem, a nie zwykłą plamą? Tak jest, wgłębienie. W trądzie została pokazana grzeszność człowieka. To widać też w Nowym Testamencie, o tym też mówiliśmy. Natomiast prawdą jest też to, że każdy z nas jest człowiekiem grzesznym. Ponieważ urodziliśmy się z linii Adama, no to niestety tacy jesteśmy. Każdy z nas ma te symboliczne plamy na ciele. U każdego człowieka to występuje. Ale problem pojawia się dopiero wtedy, nie wtedy, kiedy ta plama na ciele jest, tylko wtedy, kiedy ta plama ma wgłębienie. Albo nawet jeżeli było to w przypadku wrzodu, trąd był ogłaszany wtedy, kiedy na wrzodzie pojawiło się żywe mięso. Ponieważ wrzód jest najczęściej troszeczkę wypukły, tak, wypukły czy wklęsły, no mniejsza z tym. W każdym razie, jeżeli się pojawiło żywe mięso, a więc żywe mięso albo wklęśnięcie. I to pięknie przedstawia to, że ten grzech, który wszyscy odziedziczyliśmy, nie jest powierzchowny, tylko zaczyna sięgać gdzieś tam do głębi naszego ciała. On jeszcze nie dotarł do serca, ale zaczyna sięgać troszeczkę w głąb. I to już jest stan alarmujący, bo pojawił się trąd, pojawił się grzech i coś z tym grzechem trzeba zrobić. Tak więc dwie rzeczy, jeżeli patrzymy na samych siebie. Moc, która pojawia się w tym, że albo brak mocy, przejawiający się w tym, że nie rozwijamy się, tylko wręcz czasami się cofamy. I druga rzecz, jeżeli grzech, który w nas był, zaczyna się w jakiś sposób sięgać w głąb naszego ciała, do naszego serca. Wtedy jest trąd. Trzecia Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, ten sam, wersety 10 i 11 mówią, a gdy kapłan zobaczy, że na skórze jest biały obrzęk i że włosy na nim bieleją, a na obrzęku tworzy się żywe mięso, to jest to zastarzały trąd na skórze jego ciała. Ciekawa odmiana tutaj była tego trądu, że to jest zastarzały trąd. Trąd, który już kiedyś tam był. Ciekawy to jest przykład trądu, dlatego że też pasuje do naszego życia. Pierwszy list Piotra 1,14 mówi tak.
jako dzieci posłuszne, nie kierujące się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Piotr tutaj mówi o chrześcijaninie, który nawrócił się i może dojść do takiego stanu, że z powrotem te pożądliwości, których się wyzbył, znowu zaczynają nim władać. To jest ten zastarzały trąd, zastarzały grzech, który być może już kiedyś był martwy, a potem znowu zaczyna się pojawiać i niszczyć człowiek. To jest smutna sprawa, kiedy po nawróceniu człowiek, jakiś czas po nawróceniu człowiek staje się gorszy niż przed nawróceniem. Kapłan obejrzy go, jeżeli stwierdzi, że wysypka rozszerzyła się na skórze, uzna go za nieczystego, jest to trąd. Nawet jeżeli nie było wgłębienia, ale jeżeli ten grzech się rozszerza, jeżeli jest go coraz więcej, to znaczy, że jest to trąd. Normalny rozwój chrześcijanina powinien być taki, że grzech jest zatamowany i tego grzechu jest coraz mniej. 13 rozdział, 3 wiersz mówił, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że jeżeli będą te dwa objawy, to jest to plaga trądu. Dlaczego plaga trądu? Często się w Biblii pojawia ten wyraz plaga, raczej zazwyczaj w niekorzystnym świetle. Dlaczego plaga? Ktoś ma jakiś pomysł? Tak, też. Dwie rzeczy tak mi się z tym skojarzyły. Pierwsza rzecz to taka, że plaga nigdy się nie zatrzymuje w miejscu, albo rzadko się zatrzymuje w miejscu. I dokładnie tak jest z naszą grzesznością, że jeżeli człowiek nie powie grzechowi stop, to ten grzech się będzie rozszerzał na danym człowieku. I tak jest w naszym życiu. Bywają sytuacje takie, w których nie potrafimy sobie z czymś poradzić. To jest naturalna sprawa. I walczymy z danym grzechem. On jest przez pewien czas umartwiany w nas i nie rozszerza się w nas. Ale zawsze w życiu chrześcijańskim pojawi się taki moment, w którym albo ten grzech się rozwinie, albo ten grzech się cofnie. Dlatego jest to plaga trądu. A druga rzecz to jest ta, o której ktoś powiedział, nie usłyszałem kto, że jest to zaraźliwe. I teraz ciekawa rzecz jest taka, że tak naprawdę wszystkie rzeczy, które czynimy, są rzeczami zaraźliwymi. Rzeczy dobre i rzeczy złe. Ale czym się jest łatwiej zarazić? Czymś dobrym czy czymś złym? Złym. Mi się też tak wydaje, że złym. Bywają sytuacje takie, że ktoś tam zaraża swoim entuzjazmem albo swoją czystością kogoś drugiego i powoduje to, że inna osoba mówi, ja chcę stawać się lepsza. I to jest dobra rzecz. Tak generalnie w zborze powinno być, że tym się zarażamy. Ale błąd ma to do siebie, grzech ma to do siebie i trąd ma to do siebie, że zachowuje się często jak chwast w ogrodzie. Bardzo szybko się rozprzestrzenia. Dlatego jest to plaga trądu. Co może nas znieczulić, uniewrażliwić na rozwój trądu, na rozwój grzechu, różnego rodzaju form grzechu w naszym ciele? Lileczka nie mówi, bo jej powiedziałem, co mam na myśli. Jakie macie sytuacje z waszego życia, takiego chrześcijańskiego, które powodują to, że grzech staje się taki niewidoczny, albo się do niego przyzwyczajamy, albo coś w tym rodzaju? Przyjemność tego grzechu. Grzech jest przyjemny, to prawda. Czy coś jeszcze? Brak kary. Dorotka, tak? No właśnie, to jest też ciekawa rzecz, bo właśnie też o tym sobie pomyślałem. Mnóstwo jest rzeczy takich, które powodują to, że do naszego grzechu w jakiś sposób się przyzwyczajamy albo nas oszukuje. List do Hebrajczyków mówi, żebyśmy nie popadli przez oszustwo grzechu, żebyśmy nie w złym kierunku nie poszli. Ale jedną z rzeczy jest właśnie brak kary. I co ciekawe, czasami taki rodzaj postępowania, braku kary, można spotkać, zresztą przeczytam wam ten fragment, więc sami zobaczycie u kogo.
Psalm 50 od 16 do 21. Lecz do bezbożnego rzecze Bóg, po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikami zadajesz się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zgradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem tobie podobny. I to jest ciekawa rzecz, że czasami jest tak, że grzeszymy, a Bóg milczy. I to może wprowadzić nas w pewnego rodzaju takie oszustwo. Znaczy oszustwo, może nie oszustwo, ale możemy sami siebie usprawiedliwić, że skoro Bóg milczy, to widocznie coś, co ja robię, nie jest takie złe albo nie jest takie grzeszne. I część ludzi rzeczywiście wychodzi z takiego założenia. Ale jeżeli jest w nas takie uczucie, że to jest jednak grzech, to nawet jeżeli Bóg milczy, to nie dlatego, że to aprobuje, tylko dlatego, że kocha nas i czeka, aż z tego grzechu wyjdzie. Dalszy fragment tego psalmu mówi tak. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. A więc u Boga przychodzi moment taki, w którym nawet jeżeli długo milczy, to następuje karcenie. Oczywiście nie po to, żeby człowieka zniszczyć, ale po to, żeby człowiekowi pomóc. Ciekawe jest też to, że ten trąd, tak jak powiedziałem, miał 6 form. Jeżeli czytamy o naszej walce z narodami Kananu, to wiecie, ile jest tych narodów, które mamy zwalczyć? 6. Czasami 7. Czasami 7, a czasami 6. I to też wydaje mi się, że nie jest to przypadek, ale ciekawe jest to, że ta szóstka tam występuje. 4 ciała, 1 szaty, 1 dom. I każdy coś oznacza. Nie będę teraz mówił, co poszczególne rodzaje trądu oznaczają, ale być może kiedyś się to uda. Jest przepiękna nauka z tego. Natomiast na jedną rzecz też chciałem zwrócić uwagę, mianowicie to, że jeden z rodzajów trądu to jest trąd głowy, był liszaj, który się pojawiał na głowie. To też pięknie pokazuje, że oprócz takich grzechów moralnych, które nas dotykają, są też błędy w nauczaniu, które mogą człowieka spotkać i mogą się okazać trądem. To też jest trąd, jest to grzech. Oczywiście wszyscy mamy plamy, tak jak powiedziałem, na naszym ciele. Wszyscy mamy też te symboliczne plamy na naszej głowie. I nie jest tak, że każdy błąd, który popełniamy intelektualny, jest trądem. Bo musielibyśmy dojść do wniosku, że akurat jesteśmy w zborze takim, w którym wielość i różność poglądów jest tak duża, że wszyscy byśmy musieli być trędowaci, przypuszczam, bo wielu z nas ma inny pogląd na różnego rodzaju tematy. I nie chodzi o to, że jeżeli dostrzeżemy, że ktoś myśli inaczej, albo że ktoś ma inne zdanie w jakiejś sprawie, albo jakiś inny pogląd na jakąś kwestię związaną z Biblią, to od razu jest trędowaty, bo tak nie jest. Tak jak są różnego rodzaju grzechy wynikające z upadku Adamowego, grzechy moralne, tak też są różnego rodzaju niedoskonałości, które wynikają z naszego upadłego stanu umysłowego. Niestety, no, nikt z nas super mądry nie jest. Natomiast trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że taki trąd istnieje, ale jednocześnie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie można zabijać kogoś z powodu tego, że ma jakiś inny, odmienny pogląd w jakiejś sprawie, która niekoniecznie jest istotna albo niekoniecznie jest bardzo ważna. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, wersety 2 i 3. I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. W Starym Testamencie, w tym opisie, który jest zawarty w 13 i w 14 rozdziale, no, sytuacja była różna, bo niekoniecznie wyzdrowienie z trądu zależało od człowieka. Tak to było w tamtych czasach.
taki człowiek był usuwany, jeżeli okazało się, że jest trędowaty, był usuwany poza obóz, musiał zakrywać sobie usta ponad górną wargą, włosy musiał mieć rozmierzwione, rozdarte szaty i krzyczeć nieczysty, nieczysty. I zdarzało się tak, że chyba wydaje mi się, że najczęściej się zdarzało tak, że ludzie do samego końca swojego życia byli trędowaci i tak umierali. Bodajże Berkeley opisuje chorobę trądu jako chorobę straszną. Już w zaawansowanej fazie to wyglądało tak, że członki ciała po prostu odpadały. Ten trąd sięgał całego ciała. Także w Starym Testamencie tak to wyglądało. Natomiast piękno Nowego Testamentu polega na tym, że tak naprawdę, o ile w Starym Testamencie niewiele zależało od trędowatego, o tyle w Nowym Testamencie od tego symbolicznie trędowatego, czyli od grzesznika, zależy wszystko. Bo wystarczy, że podejdzie do jednego człowieka, który żył na ziemi i powie: Panie, możesz mnie uleczyć. Ciekawe jest to, że Jezus, jeśli chodzi o uleczenie z trądu, tego symbolicznego trądu, nigdy nie powie nie chcę. Zawsze powie chcę. Zawsze każdy grzesznik, jeżeli grzeszy, może przyjść do Jezusa i może powiedzieć: Panie, jeżeli chcesz mnie uleczyć, to mnie ulecz. A Jezus zawsze przyjdzie i zawsze odpowie chcę. I to jest niesamowite. Niesamowicie piękne. Ciekawe jest też to, że jest jedno dotknięcie tak naprawdę i człowiek jest uleczony i człowiek jest uzdrowiony. Ciekawe jest to, że wszyscy od ludzi trędowatych uciekali, a Jezus dochodzi do tego człowieka i nie tylko mu mówi. Był jeden taki przypadek, kiedy tych 10 trędowatych szło i zostało uzdrowionych w drodze, ale w Ewangelii Marka, tak jak czytaliśmy, Jezus dotyka się tego trędowatego i go uzdrawia, i go leczy. Tak więc Jezus zawsze chce nas uleczyć z grzechu. Pytanie jest tylko, czy my chcemy. Jeżeli my chcemy, to uleczenie zawsze będzie. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od 12 do 19. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. To jest ta sytuacja, o której wspominałem. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych, a gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Pragnienie, Panie, tak chcę. I wiara w to, że człowiek może zostać uzdrowiony. Dzisiaj o wierze jest dosyć głośno w środowisku chrześcijańskim. Głównie jeśli chodzi o kwestię uzdrowień. I tutaj ten opis dotyczy w zasadzie fizycznego uzdrowienia, ale wydaje mi się, że Jezusowi chodziło o coś więcej niż tylko o uzdrowienie z trądu, bo chciał pokazać właśnie uzdrowienie z grzechu. I ciekawe jest to, że dużo ludzi dzisiaj kładzie nacisk na to, że wiara potrafi wszystko zmienić. I to jest prawda. Ale jednocześnie bardzo trudno, wydaje mi się tak z obserwacji, albo najtrudniej jest nam uwierzyć w to, że Bóg potrafi zmienić samych nas. Że potrafi zmienić samych nas. Często się spotyka takie stwierdzenie: taki jestem, taki się urodziłem, co ja na to poradzę? Bóg mógł mnie innego stworzyć, a jeżeli jestem taki, jaki jestem, to Panie, przyjmij mnie właśnie taki, jaki jestem. I tak jest, Bóg przyjmuje nas na samym początku takimi, jakimi jesteśmy. Ale to nie jest sam koniec naszej chrześcijańskiej drogi. Najtrudniej nam uwierzyć, że Bóg nas zmieni. I chyba nigdzie indziej nie ma zastosowania to stwierdzenie, że według wiary twojej ci się stanie. Jeżeli nie będziesz wierzył, że zostaniesz z grzechu uzdrowiony, to nie zostaniesz z grzechu uzdrowiony. Jeżeli będziesz w to wierzył,
to zostaniesz i będziesz rzeczywiście zwycięzcą. Nigdzie indziej nie jest to ważniejsze, jak właśnie tylko w tym przypadku, żeby Bóg stworzył z nas doskonałego, nowego człowieka, wolnego od grzechu i od pragnień grzeszenia. Nie cielesnego, ale tego, który jest w środku. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. To są słowa apostoła Pawła. Pawła, który powiedział, do niczego się nie poczuwam pod koniec swojej drogi. Ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwi, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Niesamowite słowo. Pytanie, czy wierzę w to, że Bóg może mnie zmienić? Że mogę być wewnątrz, w środku, w nowym człowieku doskonały. Że mogę myśleć w swoim sercu dobrze o wszystkich i o wszystkim. Że mogę nie przypisywać innym ludziom złych intencji, ale dobre intencje. Jest niesamowite takie zamieszanie troszeczkę z dwoma wersetami, które w Biblii występują. W jednym miejscu jest napisane, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. W innym z kolei miejscu Pan Jezus mówi, jeżeli sądzicie, to sądźcie sprawiedliwym sądem. To mówi bodajże do faryzeuszy. W pierwszym liście do Koryntian też jest napisane, że mamy osądzać sprawy pomniejsze. Często ludzie nie bardzo umieją sobie dać radę z tymi dwoma tekstami, które są pozornie sprzeczne, podczas gdy rozwiązanie jest bardzo proste i bardzo łatwe i bardzo pasuje tutaj do naszego tematu. Nie sądźcie, abyście, albo może od tego drugiego zacznę, że mamy, co mamy sądzić, co mamy prawo sądzić. Mamy prawo sądzić nasze uczynki, ale to też z miłosierdziem, bo kto sądzi bez miłosierdzia, ten otrzyma sąd bez miłosierdzia. Mamy prawo sądzić nasze uczynki, pamiętając o tym, że większość tych plam, które mamy, to wynikają z upadku Adamowego. Nie za bardzo jest sens na nie się oburzać. Jest taki tekst, miłość przykrywa wiele grzechów, bardzo dobry tekst. Ale czego nie mamy sądzić, nie mamy prawa sądzić? Intencji drugiego człowieka, serca drugiego człowieka. Dlaczego on to robi? On to zrobił dlatego, że jest zły, albo dlatego, że chciał, albo że nie chciał. Skąd wiemy, że chciał, albo że nie chciał? Nie mamy o tym zielonego pojęcia. Dopiero jak Bóg pewne rzeczy objawi, to będziemy mogli to sądzić. Paweł bodajże napisał, że dlatego nie sądźcie jednym drugich aż do czasu, dopóki nie przyjdzie Pan i objawi zamysły serc. Zamysły serca. Więc chodziło mu tutaj o to, żebyśmy nie sądzili serc innych ludzi, intencji innych ludzi. Tak więc, czy rzeczywiście wierzę w to, że mogę nie przypisywać innym złych intencji, a dobre intencje? Czy sprawiedliwiam z upadków swojego brata albo swoją siostrę? Czy wierzę w to, że będę mógł u kresu swojego życia powiedzieć za Pawłem to, co już cytowałem? Do niczego się nie poczuwam. To jest niesamowity stan. Do niczego się nie poczuwam. Czy naprawdę w to wierzę? To właśnie w tym miejscu nasza wiara musi być niezłomna i to jest wiara, która faktycznie zwycięża świat. Jeszcze jeden fragment mi utkwił w głowie ostatnio, który czytałem go wiele razy, a teraz no, był dla mnie takim olśnieniem, muszę powiedzieć. Pierwsza Królewska, 20 rozdział, 11 wiersz. Przepasujący broni niech się nie chwali jak odpasujący. Tak, żeby to przełożyć na bardziej zrozumiały język, to ten, który zakłada zbroję, niech się nie chwali jako ten, który zbroję zdejmuje. O co chodzi w tym fragmencie? O to, że jak wyruszamy na wojnę, wyruszamy na bój, to nie mamy się chwalić, jakby już sprawa była załatwiona i jakbyśmy już zwyciężyli. Bo to dopiero będzie po boju. A czasami takie postawy nieraz się spotyka, że już zwyciężyliśmy, już jesteśmy zwycięzcami. Właściwa postawa jest taka, zwyciężę, wierzę w to, że zwyciężę, bo Bóg jest ze mną, ale nie postawa zwyciężyła, bo jeszcze nie zwyciężyłem. Przepasujący broń niech się nie chwali jako ten, który ją odpasuje. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Tak jak wspomniałem, trąd znika przez jeden dotyk w wyniku aktu naszej wiary. Tak jest na samym początku w naszym życiu. Ale to tylko część prawdy o tym, w jaki sposób
człowiek znowu staje się czysty. Pan Jezus powiedział im, idźcie do kapłana i złóżcie ofiary. Jak się czyta Stary Testament, to ten człowiek, u którego kapłan stwierdził brak trądu, musiał dokonać jeszcze takie bardzo ciekawe czynności. Jedna grupa jest, ktoś może powiedzieć, kto z niewierzących czyta Biblię, że jest bardzo taka zabawna nawet. Druga niezrozumiała. Pierwsza rzecz to taka, że musiał ogolić swoje włosy, musiał wyprać swoje szaty, umyć się i zaczekać jeszcze tydzień i dopiero wszedł wtedy do obozu. Nie będę teraz wszystkiego tutaj tłumaczył, chciałem zwrócić tylko uwagę na to, że trędowaty musiał się umyć. I to on musiał się umyć. Nie jego musiano umyć, tylko on musiał się umyć. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział 21. W Biblii Warszawskiej mówi tak. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, ale to nie jest właściwe tłumaczenie. Biblia Tysiąclecia oddaje to lepiej i tak jest rzeczywiście w oryginale greckim, bo sprawdzałem. Jeśli by więc ktoś oczyścił samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem zaszczytnym, poświęconym, pożytecznym dla właściciela, przygotowanym do każdego dobrego czynu. Zanim powiem, co to znaczy, jeszcze jeden fragment, 1 Koryntian 6,11. Znowu podobna sytuacja. Biblia Warszawska mówi tak, a takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa. Ale dokładnie w Grece jest tak, cytuję z Vocatio. I tacy byliście, ale obmyliście się, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście uznani za sprawiedliwych. Bardzo precyzyjnie Paweł tutaj mówi. Bóg usprawiedliwia i Bóg uświęca. Natomiast wy obmyliście się. Jeżeli ktoś pamięta jeszcze z naszego poprzedniego zboru ten obraz przybytku, pamiętacie, co tam było na dziedzińcu? Tak, najpierw był ołtarz, na którym się składało ofiary, a potem była umywalnia. Kapłan jak chciał złożyć ofiarę, to przechodził przez bramę, omijał ołtarz i najpierw się umywał, a dopiero potem składał ofiarę. Ale kapłan się umywał, sam się umywał. I ciekawe jest też to, że ta umywalnia, ktoś pamięta, z czego była zrobiona? Z miedzianych lusterek niewiast, do której była nalana woda. Myślę, że przez tą wodę, bo to pewnie była woda czysta, te lusterka było widać. I twarz człowieka się odbijała. I w lustrze tej wody, i w tych lusterkach, które były tam przy tej umywalni. Potem kapłan musiał się umyć. Co to znaczy? Co jest lustrem? Słowo Boże jest lustrem. I tak jest w naszym życiu, że nasze życie polega w głównej mierze, jeśli chodzi o ten proces oczyszczania, na czytaniu Pisma, na patrzeniu w to lustro i na omywaniu się wodą Bożego Słowa. Ale to jest nasza jak gdyby działalność, nasza rzecz, którą my mamy do wykonywania. W ostatnim wykładzie też mówiłem, nawiązując o tej żaglóweczce, o której wspomniał Rysiu, że człowiek żegluje, Duch Święty wieje w te żagle, ale człowiek też nie może sobie podziwiać krajobrazów i patrzeć naokoło, jakie piękne są, chociaż mogą bywać piękne, ale musi patrzeć, z której strony wieje wiatr, w którą stronę ten wiatr wieje, tam tymi żaglami pomanipulować, nie wiem, nigdy nie pływałem na żaglówce, ale tak to sobie wyobrażam, że tak to wygląda. Ludzie, którzy przepływają ocean, to przypływają raczej zmęczeni, bym powiedział, niż wypoczęci. W każdym razie to jest też nasza praca. Patrzenie na samego siebie w Słowie Bożym i omywanie się. Nie tylko z tego grzechu, ale napełnianie się też wszystkimi dobrymi myślami, które człowiek może o Bogu pomyśleć, no, tak to ujmę. Jeżeli czytamy Biblię, rozmyślamy o tym, jaki jest Bóg, jaki ma plan względem człowieka, ile dobroci okazuje człowiekowi, nam, miłosierdzia i tak dalej, to nasze serce też się zmienia. Dlatego Paweł w liście do Filipian bodajże mówi, że myślcie o tym, co jest czyste, przyjemne, dobre, bo wtedy człowiek rzeczywiście w jakiś sposób się rozwija. Takie oto przepisy będą obowiązywały trędowatego, już ostatni fragment, w dniu jego oczyszczenia. Przyprowadzą go do kapłana.
Kapłan wyjdzie poza obóz i tam go obejrzy. Kiedy stwierdzi, że ognisko trądu zagoiło się na trędowatym, kapłan wyda polecenie, aby dla oczyszczającego się wziąć dwa żywe ptaki czyste, a także drewno cedrowe, karmazyn i chizop. Jednego ptaka każe kapłan zabić nad naczyniem glinianym z wodą źródlaną. Potem weźmie ptaka żywego, drewno cedrowe, karmazyn i chizop i zanurzy je wraz z żywym ptakiem we krwi ptaka zabitego nad wodą źródlaną. Następnie pokropi 7 razy tą wodą oczyszczającą się z trądu i uzna go za czystego, a ptaka żywego wypuści na wolność. I to jest przepiękna rzecz. Nie będę mówił, co to dokładnie tutaj oznacza, ale zobaczcie, jeden ptak umiera, a drugi dzięki temu, że został zanurzony w wodzie z chizopem, z cedrem i z nitką karmazynową, to jest kolor krwi, żylniej krwi, został zanurzony ten ptak, a potem zostaje wypuszczony na wolność. Z czymś wam się to kojarzy? No mi od razu, ze śmiercią Chrystusa przede wszystkim, z tym, że ktoś umiera po to, żeby ktoś mógł wylecieć na wolność. Biblia Warszawska to oddaje, że wypuści się tego ptaka na pole. No na pole, no to też na wolność. Tutaj wybrałem to, żeby ładniej tak brzmiało, bo wiadomo, że nie wypuszcza się tego ptaka na pole po to, żeby go tam zabić, ale po to, żeby został wypuszczony na wolność. To nowy człowiek uwolniony z niewoli grzechu. Tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy człowiek jest uwolniony z grzechu, może poczuć się wolny. Tak jak jest napisane w Ewangelii Jana, prawda was wyswobodzi. I w dyskusji z faryzeuszami Pan Jezus też powiedział, że jeżeli będziecie w niewoli, jeżeli będziecie grzeszyli, to będziecie w niewoli grzechu. Parafrazując, a jeżeli nie będziecie w niewoli grzechu, to wtedy prawdziwie ludźmi wolnymi będziecie. Tak więc możemy latać, ale tylko wtedy, kiedy jesteśmy uwolnieni od choroby trądu. I na koniec apostoł Paweł z listu do Rzymian, takie życzenie moje dla siebie samego i dla nas wszystkich odnośnie tego latania w wolności Bożej, żeby to się wypełniło w naszym życiu i też żebyśmy doczekali jako zwycięzcy tego czasu, o którym apostoł Paweł tutaj mówi. List do Rzymian, 8 rozdział. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdy stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Amen. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.